bardzo wykorzystałam te wakacje na wypoczynek. Polskie morze było cudowne, plaża w Dębkach niezawodnie piękna, plaża w Juracie oraz lasy jurackie do biegania niezawodnie piękna, joga, tenis, polskie plaże, Augustów tradycyjnie, Kaszuby tradycyjnie, ja z Kaszub pochodzę i tam każdego roku wracam. A zatem podsumowując te wakacje moje, to one są raczej u nas w Polsce. Bardzo lubię być w Polsce, kiedy mamy właśnie tą przerwę wakacyjną, dlatego że pogoda jest w moim odczuciu przepiękna i trochę nie chcę marnować czasu na to, żeby wyskakiwać w inne miejsca poza Polskę, tylko cieszyć się no właśnie Dębkami na przykład. Wiele lat temu, kiedy jeździłam jeszcze z synem do Juraty każdego roku na tydzień, dwa, to rzeczywiście ten deptak w Juracie i te plaże były przepełnione, a w tym roku jakoś tak bardziej wybrakowane. A w innych miejscowościach też było tak pusto? Czy... Ja jeżdżę na Kaszuby i Kaszuby są zawsze puste. Kaszuby są bardzo niedocenione i ja się nawet trochę cieszę z tego, że one są niedocenione, dlatego że tam jest cała masa plaż, ośrodków, miejsc, gdzie jest 5, 10, 15 osób maksymalnie. W Augustowie jest troszkę inaczej, ale mam swoje miejsca, które są bardzo kameralne, butikowe i tam również jestem z daleka od tłumów i takie miejsca sobie cenię najbardziej.